Siemanko wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj, tak samo jak rok temu, przychodzę do was z filmem ze strojami kąpielowymi z Shein, jak to woli. I słuchajcie, w tym roku mnie poniosło. Aż mi jest głupio wam to pokazać, ale zobaczcie, ile tego jest, to cały karton strojów kąpielowych. I nie wiem, czemu mnie poniosło. Wydaje mi się, że dlatego, że miałam kupon na 25% zniżki i te stroje niektóre wyszły naprawdę, naprawdę tanio. Także nie przedłużając, od razu zaczynamy z tymi strojami kąpielowymi, bo jest ich naprawdę, naprawdę bardzo dużo i od razu będę wam czytała ceny. Ale zanim stroje kąpielowe, to dodatki. Kupiłam dwie pary okularów i ogólnie kupiłam bardzo dużo dodatków, ale to pokażę wam w innym filmie, bo tych strojów naprawdę mam bardzo dużo, więc bym wolała się skupić tutaj na tych strojach. Słuchajcie, szybkie okulary. W ogóle zobaczcie, jakie opakowanie. Mega ładne. Teraz bardzo często widzę ludzi w tych okularach. I nie ukrywam, że podoba mi się nawet ten trend. Wzięłam sobie różowe, bo oczywiście bardzo lubię różowy kolor. I kosztowały mnie one 15 zł po zniżce, a normalnie były za dwie dychy. Także przymierzamy. Wow! Ej, ale wiecie co? Jak sobie zrobię do tego jakąś kitkę i jakieś sportowe ciuchy, zarąbiste, ale fajne. Dobra, z tego zakupu jestem mega zadowolona. Te okulary jadą ze mną na wakacje, ale to nie są jedyne okulary, które kupiłam. Kupiłam jeszcze jedne, bo rok temu też trochę tych okularów kupiłam i były naprawdę fajne. Mam taki fajny komplet pomarańczowy i właśnie brakowało mi do niego jakichś dodatków, ale pomarańczowej torebki nie chcę kupować, bo jej nie wynoszę. Także stwierdziłam, że okulary to będzie świetny pomysł. I kupiłam takie pomarańczowe okulary. Tu z boku mają jakiegoś, nie wiem co to jest, jakaś pantera? No coś tego typu. I zobaczmy, jak będę w nich wyglądać. Okej, to też są bardziej takie sportowe, ale wydaje mi się, że jak będę miała ten komplet ogólnie ma bluzkę na suwak tutaj i ma długi rękaw, więc jak będzie tak sportowo, to może ładnie wyglądać, także z tego też jestem zadowolona. I te pomarańczowe okularki normalnie kosztowały 27 zł, a ja je kupiłam za 20. I teraz już nie przedłużam, bo przechodzimy do strojów kąpielowych. Dobra, ten strój kąpielowy miałam rok temu w kolorze białym i ja go po prostu pokochałam, on jest naprawdę super. Tak ładnie wygląda na ciele, więc zamówiłam też czarny i to są majteczki, więc ten strój raczej zostanie ze mną, bo właśnie nie miałam takiego klasycznego czarnego stroju, więc stwierdziłam, że ten będzie super. Umówmy się, że będę wam mierzyła głównie góry, a doły po prostu powiem wam, jak leżą, żeby mi nic tutaj YouTube nie zbanował. I słuchajcie, tak wygląda ta góra. No to jest ten strój, który ja już miałam, także ja go bardzo polecam. Jeżeli wam się podoba też, to wam powstawiam gdzieś linki. Majtki też wiem, że na pewno będą mi pasowały, bo one są takie... Ej, no zarąbisty jest ten strój. Nie, ja go muszę zostawić po prostu. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio miałam czarny strój kąpielowy. Dobra, słuchajcie, ten na pewno zostaje ze mną. Tak mi się wydaje. Także bardzo polecam, wygląda ładnie. I myślę, że ja go bym nawet mogła nosić, tak wiecie, jak się w wakacje nosi pod jakieś takie przezroczyste topy, takie staniki, ala staniki, to też bym mogła ten na pewno nosić. Także polecanko. Normalnie kosztował 39 zł, a ja go kupiłam za 29. Ale lecimy dalej, bo dalej są naprawdę jeszcze fajniejsze stroje. Ten był taki zwykły, nie ma co nawet oglądać. Ale kolejny jest przecudowny, jak widzicie jest różowy. Nie wiem za bardzo, jak to będzie się wiązało. Zobaczymy, czy on mi będzie w ogóle dobry, ale ten strój ma coś bardzo fajnego, ponieważ ma bluzeczkę. Już wam pokazuję tą bluzeczkę, bo ona jest przeurocza. Ma napis Brat, nie. Nie, better. Myślałam, że brat. No, tu jest napisane better. No, ale spoko. I to jest właśnie na ten strój kąpielowy. A majteczki wyglądają... Tak. Ojej. Dobrze, że mają tutaj te wiązania, bo tak to nie wiem, czy bym w nie weszła. Ale wydaje mi się, że tu się da zmieniać jakby ten rozmiar, więc naprawdę mega ładne. Ten różowy jest prześliczny. W tym stroju czuję się jak Barbie. Przymierzmy sobie jeszcze na to tą bluzeczkę, ale powiem wam, że leży super. Jedyny minus, jaki widzę, to ta biała podszewka, która wystaje, jak ten stanik się czasami obróci. Ale wygląda przepięknie, tak wyglądają plecy. Są zarąbiste. Teraz przymierzmy sobie na to tą bluzeczkę. Wow! No słuchajcie, fajnie to wygląda. Dla mnie to super opcja, ponieważ ja bardzo szybko się opalam na czerwono, na buraczka, także myślę, że taka
narzutka, przezroczysta, będzie fajnie wyglądała. Ja bym mogła to nosić tak z krótkimi spodenkami na przykład, jak się jedzie na jakąś inną plażę niż normalnie. I po prostu, żeby cokolwiek na siebie narzucić. Ej, super. 10 na 10, widzowie, naprawdę ten kolor mi się mega podoba, ten nadruk też. Jeżeli chodzi o majteczki, tak jak się umawialiśmy, najwyżej wam pokażę na Instagramie, jak one wyglądają, albo gdzieś indziej. Majteczki leżą spoko, ale są trochę szerokie. Nie wiem, trochę to dziwnie wygląda, ale nie jest jakieś to najgorsze, także majteczki nie są złe, ale ogólnie ten strój sam w sobie, ta góra wygrywa wszystko. Kolejny też jest różowy, nie wiem czemu, ale po prostu mam ochotę na różowe stroje w tym roku. Wow! Zobaczcie, co to za kolor! Oj! Słuchajcie, ten kolor jest przepiękny, ale ta miseczka jest dosyć mała. Zaraz zobaczę, przymierzę, czy będzie mi dobry. Oby tak. Wydaje mi się, że to będzie taki typowy strój do opalania się. Właśnie dlatego są takie małe te miseczki. Zobaczmy jeszcze majteczki. Wow! Majteczki też są przepiękne i też mają wiązania, także myślę, że ten rozmiar by był dobry na wiele osób, mimo że wzięłam sobie M-kę. Wszystkie stroje kąpielowe, jakie kupiłam, to są M-ki. Ten poprzedni różowy strój, który wam pokazywałam, kosztował 46 zł, a ja go kupiłam za 34, a ten strój normalnie kosztuje 33 zł, a ja go kupiłam za 24, więc mega cena. Naprawdę, mam nadzieję, że on będzie mi dobry, bo ten kolor jest przepiękny. I on jeszcze ma coś mega fajnego, ponieważ ma taki długi sznurek, który można sobie przypasać wokół talii. Ten strój jest typowo do opalania. Jest dosyć skąpy, ale podoba mi się to, że ma tutaj te sznurki i można się po prostu związać wokół talii. Jeśli chodzi o majtki, też są dosyć takie skąpe, więc jeżeli nie czujecie się jakoś super pewnie, no to bym z tymi majtkami uważała, bo ja sama się nie czuję w nich pewnie totalnie. Wygląda fajnie, ale nie jest to jakieś super wow. Ten kolor mi się bardzo podoba, ale mam wrażenie, że jakbym zaczęła gdzieś, nie wiem, biegać, się ruszać, do wody skakiwać, coś robić, to ten strój mógłby mi spaść. Więc dla mniejszych biustów super, dla większych no spoko, do leżenia na plaży i picia drineczka fajny. Nie chcę wam za dużo pokazywać, bo naprawdę jest skąpy. Tu ma takie kółeczka ozdobne. Trochę mi od dołu wychodzi biust. Nie wiem, ten strój jeszcze przemyślę, jeszcze się pooglądam w lustrze. Jeżeli chodzi o majteczki, to są spoko. Fajnie, że można je po boku związać i dopasować do swojej figury. Ale ja jakoś super bardzo nie jestem przekonana do tego stroju, także... Tamte jakoś bardziej mnie, wiecie, ujęły. A ten jest... Jest okej po prostu. Temu bym dała 5 na 10. To jest ten sam strój, co ten różowy przed chwilą, ale w brązowym kolorze. Ja tych strojów wszystkich nie zostawię na pewno u siebie. Część oddam, ale nie wiedziałam, które mi będą pasowały, także zamówiłam sobie różne w różnych kolorach. Wiecie, teraz mi się wydaje, że jestem przekonana, że zostawię raczej ten różowy, a nie brązowy. Chociaż zobaczymy, jak będzie na mnie leżał ten strój i wtedy podejmę decyzję. Powiem wam, że do tego brązowego też mam mieszane uczucia. Coś mi tutaj nie gra na moim ciele, ale nie wiem jeszcze co. Niby wygląda spoko, ale po prostu nie czuję się jakoś 100% komfortowo w tym stroju, więc nie wiem, zastanowię się. I tak wszystkich miałam nie zostawiać, więc może akurat te oddam. Bo na przykład jak widziałam je na stronie, w opiniach na dziewczynach, po prostu wyglądały super. A u mnie, no niby wygląda okej, no nie? Ale ja po prostu nie czuję się jakoś mega komfortowo w tym stroju. Może wy mi dacie znać, co sądzicie na temat tego stroju. No niby jest okej, ale też szału nie robi to na mnie, więc chyba ten odeślę. 5 na 10, może na kimś innym by też fajnie wyglądał, ale na mnie tak se. I słuchajcie, też ma ten biały materiał pod spodem, przez co uważam, że to też potem może wychodzić. Wiecie, ten materiał, jak wychodzicie z wody, o, może wam tak wystawać. Jeżeli komuś się nie przeszkadza, to luz. Ale ja zawsze zwracam na to uwagę. I ten strój kosztował tyle samo, co ten różowy. I teraz coś, co ja nie rozumiem po prostu, jak to zrobiłam. To jest wręcz niemożliwe. Nie wiem, jak to zrobiłam. Dodałam dwa razy do koszyka ten sam strój kąpielowy. I to jest taki jakby komplet, bo to jest strój, ale na siebie ma jeszcze taką niebieską narzutkę. Zaraz wam pokażę. Ja to ogólnie widziałam u Glorianki chyba. I przepięknie w tym wyglądało. Naprawdę przepięknie. I mówię, nie, muszę to zamówić też. I słuchajcie, zamówiłam. Jest to taki zwykły niebieski strój. Zobaczymy, jak on będzie mi leżał. Wow.
spory trochę, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że do góry mogą być mi niektóre te stroje trochę skąpe, więc na pewno wszystkich ich nie zostawię. Ale zobaczmy to. Wow! Piękne! Jeju! Teraz może wam się nie wydawać to jakieś cudowne, ale naprawdę na ciele to będzie wyglądało przepięknie. Z boku ma takie rozcięcia, żeby sobie, wiecie, tutaj nóżkę wystawić. O matko, nie mogę się doczekać, aż to przymierzę. I wydaje mi się, że to będzie naprawdę ładne. Jedyny minus, czuć, że to trochę śmierdzi. W tym stroju bardzo podoba mi się kolor. No ale najbardziej mi się podoba ta halka. Zaraz ją przymierzę i zobaczymy, jak ona wygląda. Ale ogólnie znowu mnie wkurzają te podszewki białe, bo w tym stroju naprawdę mocno to widać. Więc teraz przymierzmy tą halkę i zobaczmy, jak ona będzie wyglądała. Wydaje mi się, że mogę zostawić ten zestaw tylko i wyłącznie przez tą halkę. Ale nie wiem. Teraz go przymierzę i zobaczymy. Wow! Ale jakoś nie wiem. Podoba mi się to, ale nie wiem, czy to nie jest na tyle sztuczny materiał, że po prostu gdzieś w ciepłym miejscu mi będzie w tym gorąco, że będę się po prostu pociła. Naprawdę to rozcięcie zarąbiście wygląda, więc powiem wam, że nie wiem. Muszę się poprzeglądać w lustrze i tak sobie popozować, wiecie, nie wyjdę po plaży i nie wiem, piję sobie wodę z kokosa. No muszę się zastanowić nad nim, bo ten strój szału na mnie też nie robi, ale ta narzutka jest bardzo fajna. Ale czy ja aż tak bardzo jej potrzebuję? Nie wiem. Daję takie 7 na 10. No i tak jak mówiłam, mam też drugi ten strój, także go muszę zwrócić na 100%. I ten strój normalnie kosztował 70 zł, a ja go kupiłam za 52 zł. Wydaje mi się, że to jest bardzo spoko cena jak za to, że macie i strój kąpielowy, i jeszcze na to narzutkę, więc mega spoko. Ojejku, na ten strój kąpielowy ja czekałam najbardziej na świecie i jeżeli on mi nie będzie dobry, to ja się popłaczę. Naprawdę bardzo chcę, żeby mi ten strój pasował, ponieważ jest to taki strój w panterkę. Też jest dosyć skąpy ten dół. Tak bardzo czekałam na ten strój, a szczerze nie mam pojęcia, co o nim myśleć. Nie wiem, ale jeszcze widziałam, że dziewczyna go wiązała w inny sposób, więc może po prostu spróbuję jeszcze w ten drugi sposób go zawiązać, ale nie wiem, mam wrażenie, że on powinien tak bardziej, o, tak leżeć, ale tak nie leży. Plecy ma spoko, no takie normalne. Niestety mi się nie udało zawiązać tego stroju w drugi sposób. Nie wiem, nie wiem, jak to się robi, także zastanawiam nad tym strojem. Teraz mi trochę przykro, widzowie, bo naprawdę się nastawiałam typowo na ten strój. A ten strój mnie zawiódł, więc mam nadzieję, że jeszcze coś mnie tutaj zaskoczy. Kolejny strój, wow. To jest taki niebieski. W ogóle one się wydają ogromne, nie wiem czemu. Będę musiała mocno sobie je związać, żeby tak, wiecie, im ładnie pasowały. Taki niebieski i on ogólnie, te majtki ma zwykłe, ale do góry ma fajne wzorki, ponieważ ma takie motylki. Dobra, zaraz go przymierzę, ale to nie wszystko, ponieważ on ma w zestawie jeszcze taką chustę. Ta chusta to ogólnie jest taki wycięty po prostu materiał. Pewnie to jest ten sam materiał, z którego robiłam te stroje. Ale chodzi o to, żeby po prostu sobie związać ją na głowie. Oj, coś takiego i wiecie, i ten strój, mega, to będzie super. Przymierzyłam sobie ten strój i zaraz założymy sobie też tą opaskę w jakiś sposób. O. Dobra, spróbuję sobie ją zawiązać. O, ej, ten zestaw mi się mega podoba, tylko nie wiem, jak to się wiąże za bardzo. Dobra, zróbmy tak prowizorycznie, to jest do poprawienia i zobaczcie, tak. Wow, ej, to jest mega fajny w ogóle zestawik. Bardzo mi się podoba. Jeżeli to zawiążę w odpowiedni sposób, to wydaje mi się, że będzie naprawdę to super wyglądało. Strój jest super. Naprawdę jest super. Nawet aż tak bardzo mi nie przeszkadza ta podszewka biała pod spodem. Więc wow. Ej, cen wam nie podaję, zapomniałam o cenach. Dobra, ten w motylki kosztował 40 zł, po promocji 30. A ten w panterkę kosztował 37 zł, a po promocji 27. Dobra, kolejny strój. Ten mi bardzo przypomina strój kąpielowy od Kylie Jenner, bo ona miała kiedyś kolekcję swoich strojów i właśnie tego typu te stroje były. Dół ma taki, oj, coś się powyginało. Też jest wiązany. Wszystkie te stroje mają wiązane, te doły, no ale może spoko. A góra wygląda tak. Oj, coś czuję, że ten będzie mi za mały. No ale nic, zobaczymy.
Wygląda bardzo ładnie i on ogólnie był bardzo tani. Kosztował normalnie 39 zł, ja go kupiłam za 29. O dziwo, nie za mały. Wydawało mi się, że te miseczki są naprawdę malutkie, ale są spoko. Można sobie go obwiązać wokół talii, co jest ogromnym plusem, bo to zawsze fajnie wygląda, tak ciekawiej. Sama nie wiem. Nie jestem przekonana ani w tą, ani w tą stronę, więc jeszcze się zastanawiam nad tym strojem. Minus jest taki, że podnosi się do góry. Majtki identyczne jak poprzednie. Dosłownie mam wrażenie, że oni mają jeden krój majtek z tych wszystkich strojów, co zamawiałam. Więc majtki takie same jak poprzednie, no a strój... 7 na 10, bo nie jestem przekonana ani na 10 na 10, ani nie jestem w ogóle, że wiecie, odsyłam na 100%, też nie jestem przekonana. Więc tak wygląda ten strój. Plecki są bardzo ładne. Sama nie wiem. Zobaczcie, tych strojów nie ubywa. Oszalałam. Ale teraz już będą coraz fajniejsze. Wyciągam kolejny, który jest bardzo podobny do tego, co mówiłam właśnie, że mi przypomina ten od Kylie. Majteczki wyglądają tak. Ej, ten będzie fajny. Ogólnie ja bardzo lubię, jak te stroje od dołu mają też kolorową podszewkę. Bo wtedy jak zakładacie, to ona jak się wywija, to nawet nie widać, że się wywija. A te białe to później widać. Ale stajniczek jest mega malutki. O nie. Nie wiem, jak to pozakrywać. Za mały, totalnie za mały jest ten stanik. Więc ten strój na 100% odsyłam, jestem przekonana. Bo po prostu mi się nie podoba. W sensie podoba mi się, jak wygląda, ale nie jak leży na mnie. Jest po prostu za mały. Ta góra ma za małe miseczki. Wszystko mi wylatuje. Jest to bardziej strój dla osób z mniejszym biustem. To na 100%. I majtki są mega dziwne. Mają trochę inny krój niż te poprzednie, ale są zrobione na podobnej zasadzie. Przez to, że one są tak zrobione, że mają tutaj tą gumkę, to tak trochę dziwnie na mnie leżą. Nie wiem, nie jestem przekonana do tego stroju, więc pierwszy strój, który na 100% odsyłamy, brawo, w końcu któryś po prostu. Ten strój kosztował normalnie 3 dychy, a ja go kupiłam za 14,60. Malutko. Teraz coś, na co też bardzo czekałam, chociaż nie jestem pewna, czy nie będę z tym źle wyglądać. Zobaczymy, jak przymierzę. Jest to taki strój, to są majteczki. Też są wiązane. Uuu, dobra, to może mi być dobre. I z takiego samego wzoru jest jakby taka narzutka. Wow, ej, nawet ładna ta narzutka. Zaraz ją przymierzę i zobaczymy, jak ona będzie wyglądała na mnie. Stanik i majtki leżą super. Chyba są jedne z lepszych wykrojonych na mnie majtek tutaj. Także spoko. Z tych wiązanych oczywiście. Tutaj mamy tą narzutkę. Ona jest dosyć długa. Dla mnie jest do kostek, a ja mam 1,80 m. Także jeżeli chcecie, żeby coś za wami, wiecie, po ziemi się sunęło, to myślę, że spoko, jeżeli jesteście niższe. Ja raczej sobie tego nie zostawię. Coś mi tu nie gra po prostu. Coś nie mój styl za bardzo. Wydaje mi się, że komuś na pewno to będzie fajnie wyglądało. Ja ogólnie, jeżeli bym zobaczyła babeczkę w takim stroju na plaży, to prawdopodobnie bym się po prostu obróciła, żeby zobaczyć, jaki to strój i skąd go może mieć. Nie wiem czemu, ale mi się kojarzy z takimi hot mamuśkami. Wiecie, że idzie mamuśka z wózeczkiem po plaży i właśnie ma tego typu strój na sobie i taką narzutę długą i ta narzuta jest tak tarza po ziemi. Ale ogólnie strój fajny. Daje 8, nawet bym powiedziała 9, ale nie dla mnie. Ten zestawik normalnie kosztuje 72 zł, a ja go kupiłam za 53. To jest ten sam strój, co ten czarny, który kupiłam, tylko różowy. Ponieważ on naprawdę jest bardzo wygodny, więc jeżeli będzie fajnie wyglądał, to albo ten czarny zostawię sobie. On ma też mega fajne majteczki. Nie zawodzi mnie ten strój, totalnie mnie nie zawodzi i nie żałuję, że zamówiłam dwa kolory. I obstawiam, że oba kolory zostawię, po prostu tak dobrze, jak on leży u mnie. Świetnie się w nim czuję, bo czuję się taka bezpieczna, że wiecie, cokolwiek bym nie robiła, jakkolwiek bym się nie ruszała, albo jakbym, wiecie, sobie tańczyła czy coś, to wygląda super. Bardzo mi się podoba ten strój. To jest ten sam strój, który mam w kolorze białym. Teraz już czarnym i różowym, więc bardzo się cieszę, że wybrałam ten strój, bo naprawdę jest przepiękny. No i oczywiście dla odmiany te majtki ma o wiele lepsze, bo one, wiecie, zakrywają co muszą, a odkrywają też co muszą, więc są super.
Nie no, strój petarda, naprawdę, mega polecam. Teraz zastanawiam, po co ja zamawiałam te ciemniejsze kolory, przecież to są wakacje. Tutaj wam pokażę na szybko, leginsy sobie kupiłam z takimi marszczeniami na pupie, więc mam nadzieję, że będą wyglądać fajnie i że będę miała pupę jak Kim Kardashian po prostu w nich, ale zaraz zobaczymy. Jak już wam pokazałam te leginsy, to też wam je przymierzę. Uhu! Słuchajcie, tak one wyglądają. Są mega fajne, bardzo mocno mają gumkę w talii, przez to czuję się taka ściśnięta. Myślę, że będą bardzo fajnie wyglądały do takich dużych bluzek, które ja praktycznie codziennie noszę, więc do tego mogą mi się przydać. Raczej je zostawiam. One na pupie miały mieć takie marszczenie, które miało tak uwydatniać tyłek, ale ja nie jestem pewna, czy to u mnie działa. Zaraz wam pokażę. No nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, ale coś mi tu nie pasuje. Wow, ile to ma części w ogóle. To jest spódniczka. Ma tutaj takie ściągacze, więc można sobie ją ściągnąć i wydaje mi się, że wtedy się fajnie dopasowuje do ciała. Fajne. Tu jest taka koszuleczka. W sumie to są tylko jakby rękawy. Też bardzo fajne. Myślę, że to będzie bardzo ładnie wyglądało. No i sam strój kąpielowy. To majteczki. Taki różowy, w niebieskie motylki. Mega taki dziewczęcy i to jest góra. Wow, może będzie mi dobra, bo widzę, że dosyć duże są te trójkąciki, więc może będzie fajnie to wyglądało. Ja już mam przez te stroje jakieś takie tłuste włosy. Przez to przymierzanie, wiecie, wszystko przez głowę mi przechodzi. No, słuchajcie, tak wygląda ten zestawik. Ja znowu nie wiem, co o tym myśleć. Naprawdę, ja jestem totalnie niezdecydowaną osobą. I nie wiem, czy to wygląda na mnie fajnie, czy nie. Podoba mi się. Ale sama nie wiem, ten staniczek jest znowu taki mały, bardzo mi się podoba pomysł tej bluzeczki, właśnie tak tutaj wyciętej. Spódniczka jest dziwna strasznie, nie wiem jak ją nosić i jak ją założyć. Ma taki sam materiał jak ta bluzeczka, dół majtek, totalnie to samo co poprzednie stroje, po prostu wycięty kawałek materiału i wiązany po bokach, także nic specjalnego, ale też jest ok. Stanik ma bardzo długie sznurki, przez co można znowu się owinąć w talii. Co uważam, że jest plusem, no bo jeżeli nie chcecie, to zawsze możecie te sznurki sobie uciąć albo po prostu je zwinąć tylko na raz z tyłu i tych sznurków jest tam więcej, albo po prostu możecie sobie owinąć ładnie wokół talii. Ja tutaj teraz patrzę w podgląd, bo za bardzo nie widzę się. Najbardziej mi się podoba właśnie, jak jest takiego X-a to zrobione. No napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Ja dałabym 8 na 10, nawet 9 na 10 i komplet ten kosztował normalnie 57 zł, ja go kupiłam za 42 zł. Więc myślę, że jak za taki komplet, który się składa z czterech rzeczy, to super cena. Dobra, ostatni strój, różowy. Nie wiem, czemu mam same te różowe stroje, ale spoko. Tego nawet, a już pamiętam, dobra, przypomniało mi się, jest to strój jednoczęściowy, jedyny jaki kupiłam jednoczęściowy i kupiłam go tylko dlatego, ponieważ miał te falbanki i te falbanki mnie urzekły. Tak wygląda, zobaczymy jak będzie wyglądał na mnie. Ja ogólnie mam bardzo mało strojów jednoczęściowych, ponieważ jestem bardzo wysoka i te stroje po prostu najczęściej mi nie pasują na długość i się męczę później, więc rzadko zamawiam taki jednoczęściowy strój, ale ten wygląda na całkiem duży i długi w ogóle. Więc może? Wow, ale będzie dekolt wielki. Dobra, przymierzamy. Dotarliśmy do końca i na koniec strój, który oddaję. Jestem tego przekonana, oddaję go. To jest ten jednoczęściowy strój i on leży, nie wiem, dziwnie trochę. Plecy ma bardzo ładne. Ja go zamówiłam głównie dla tych właśnie pleców, bo plecy są przepiękne i to też jest bardzo ładne. Ale mam wrażenie, że po prostu jestem za wysoka na ten strój. Strasznie mi się naciąga, tu jakoś mi się nie układa. Też może jest to kwestia rozmiaru, bo mam wrażenie, że też jest mi trochę za duży, że mogłabym go jakoś tak ładniej ściągnąć. Nie, nie podoba mi się totalnie. Ten strój odpada, widzowie. Tego jestem przekonana. Ogólnie jest piękny, myślę, że na kimś innym mógłby lepiej wyglądać. Ale na mnie wygląda tak se. Plecy są super. Przód odpada. To już były wszystkie stroje kąpielowe, które dzisiaj chciałam wam pokazać i przymierzyć. Dajcie znać, który jest waszym ulubieńcem, a który byście od razu odesłali. Ja już swoje ulubieńce mam. I też mam takie, którymi się zawiodłam. Na przykład ten panterkowy. Naprawdę na niego bardzo, bardzo liczyłam. Ale trudno się mówi. Napiszcie mi na dole, który wam się najbardziej podobał. No i do zobaczenia już w następnych filmikach. Buziaki dla was. Pa, pa!